kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie i zapraszam Was na ulubieńców miesiąca stycznia. Długo się tak naprawdę zastanawiałam, czy nagrać taki odcinek i zdecydowałam się dlatego, że chciałabym Wam pokazać kilka takich rzeczy, z których jestem zadowolona, które po prostu skradły moje serce w tym miesiącu i których tak naprawdę najczęściej chyba używałam. I może zacznijmy od czegoś, co dostałam. Są to oczywiście perfumy. Perfumy, które dostałam od mojego męża. Są to przepiękne, naprawdę mój ulubiony zapach miesiąca stycznia. I powiem Wam, że ja z tym zapachem się naprawdę nie rozstaję. Następnie mam tutaj maskę do włosów, która przeciwdziała zniszczeniom. I powiem Wam, że dawno, dawno nie miałam bardzo, bardzo dobrej takiej maski jak ta. Powiem Wam, że bardzo postawiła moje włosy na nogi, zrobiły się gładsze, zrobiły się delikatniejsze i powiem Wam, że będę kupować. Bardzo ładny ma zapach, bardzo fajnie się u mnie sprawdza i jeżeli tylko macie oczywiście problem z końcówkami suchymi, to ja oczywiście tą maskę polecam. Ona jest w granicach chyba około 20 zł, więc myślę, że nie jest to jakaś wygórowana cena, natomiast działanie jest fajne, jest w porządku i u mnie sprawdziła się rewelacyjnie. I kolejnym produktem mam tutaj masełko do ciała o zapachu kokosowym. Ten produkt akurat dostałam z kanału od Sylwii S. Bardzo fajny, bardzo pięknie pachnie. Takim świeżutkim kokosem. Bardzo fajnie mi się go używa. Już tak naprawdę jest końcóweczka. Ale powiem Wam, że z tego produktu jestem naprawdę bardzo zadowolona. Jeżeli oczywiście macie gdzieś okazję przetestować, to polecam. Następnie mam tutaj przeze mnie bardzo ulubione dezodoranty z Isany i to jest tak naprawdę mój ulubiony zapach, to jest zielona herbatka. Przyjemny zapach, taki odświeżający. Ja ogólnie produkty z Isany bardzo lubię ze względu na zapachy i również na cenę, bo wiecie, ja akurat jeżeli chodzi o dezodoranty, to staram się nie wydawać za dużo pieniążków. A te u mnie się bardzo fajnie sprawdzają, mają bardzo fajne zapachy i często kupuję. Również do ulubieńców miesiąca trafił, tutaj mam akurat z Lindy, mydło w płynie granat z miętą. I ja już mam tak naprawdę chyba trzecie opakowanie tego mydła. Jest naprawdę przepiękny zapach, bardzo mi się podoba, jest taki naprawdę orzeźwiająco, owocowy, no przepiękny, przepiękny. Ogólnie to ja mydła w płynie bardzo lubię z Lindy i lubię również z Isany, także u mnie te dwa królują. Jeżeli oczywiście macie okazję kupić, skończyło Wam się mydło w płynie, a jesteście w Biedronce, bo to jest akurat mydło z Biedronki, polecam, przepięknie pachnie, możecie sobie przetestować. I kolejnym produktem, który trafia do ulubieńców stycznia, jest to sól do kąpieli jaśmin z pomarańczą. Przepiękny zapach. Powiem Wam, że za tą cenę, bo ta sól kosztuje mniej więcej 3, chyba 50 do 4 zł, jest naprawdę super. Przepięknie pachnie. Jeżeli wsypiemy do wanny, to od razu nam się unosi przepiękny zapach. Nie ginie ten zapach, bo powiem Wam, że w wielu solach właśnie niby pięknie pachną, natomiast po wsypaniu do wanny ten zapach ginie. A tutaj nie. Tutaj się bardzo pięknie unosi. Tak naprawdę, jeżeli otworzymy łazienkę, to pachnie w całym domu. No świetny jest. Ja jestem bardzo zadowolona z soli właśnie z Lidla i to jest chyba już moja druga. Bardzo mi się podobają i oczywiście ta była moją ulubioną w miesiącu styczniu. Jeżeli chodzi o książki, to ja miałam jakiś tam przestój, nawet długi w czytaniu książek, natomiast staram się wracać. Nie zawsze mi się to udaje, ale akurat w styczniu przeczytana została po raz kolejny książka Dziennik Bridget Jones.
Pewnie film oglądaliście, książkę pewnie może czytaliście, może nie, ale bardzo fajnie się czyta. Ja mam akurat 3 części. Stwierdziłam, że czas teraz wrócić do czytania książek, z tego też względu, że niedługo będziemy robić po prostu półki na książki i zobaczycie niedługo, ile ja tych książek tak naprawdę mam, bo większość jest pochowana, większość jest popakowana w pudła i stoi sobie, czeka na górze. Półki będą zrobione, to oczywiście zaproszę Was do pokoju i pokażę Wam całą moją biblioteczkę, chociaż powiem Wam, że przez ostatni okres nawet jednej książki nie kupiłam. Wracam do tych, co mam, czytam te, co mam i tym razem trafiła właśnie tutaj bardzo fajna Bridget Jones. Oczywiście polecam, jeżeli ktoś nie czyta, super się czyta. I oczywiście do ulubieńców miesiąca stycznia trafiają maseczki z Biedronki. Te akurat mam tutaj w kremie. Powinna być jeszcze taka kokosowa, niestety już jej nie mam w swoich zapasach. Natomiast tutaj mam bardzo fajną taką maseczkę oczyszczającą, a tutaj jest ekspresowa. Bardzo fajnie się sprawdzają i te maseczki naprawdę kosztują grosze, bo tutaj mamy 2 aplikacje i takie coś kosztuje 1,60 zł, więc myślę, że po takich sklepach drogeryjnych za tą cenę nie mamy za bardzo wyboru. A tutaj powiem Wam, że naprawdę się sprawdzają, bardzo przyjemnie pachną, gładziutka cera jest po aplikacji, no ja jestem po prostu zachwycona tymi maseczkami. I oczywiście do ulubieńców stycznia również musi trafić coś z biżuterii. Ja ogólnie Wam się przyznam, za biżuterią za bardzo nie przepadam, nie lubię nosić, ale powiem Wam, że ten naszyjnik bardzo, bardzo lubię. Często go noszę, często właśnie zakładam i to jest naszyjnik personalizowany z moim imieniem, bardzo lubię. Bardzo lubię, jeżeli tylko macie oczywiście okazję sobie taki kupić, czy po prostu myślicie o takim, to powiem Wam, że naprawdę bardzo fajny taki drobiażdżek, jeżeli oczywiście lubicie biżuterię. I oczywiście do ulubieńców miesiąca musi trafić poduszka cekinowa. Ja już Wam milion razy pokazywałam tą poduszkę, ale powiem Wam, że jestem tak naprawdę zadowolona z tego zakupu. Tak mi się podoba i powiem Wam, że żałuję, że nie kupiłam 2. No trudno, może kiedyś jeszcze będą, może będą jeszcze w innych odcieniach. Bardzo fajnie by było, ale powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo mi się podoba i większości z Was również się podobała. Próbowałam ją kupić na rozdanie, niestety nie udało się, nie ma już tych poduszek. Szkoda, bo na pewno niektóre osoby by były na pewno zadowolone. W każdym razie oczywiście trafia do moich ulubieńców miesiąca. Przeważnie ją widzicie u mnie na filmikach, także jak widzicie, świetnie po prostu u mnie się ta poduszka czuje. I jeżeli chodzi o ubrania, to również coś trafiło do ulubieńców miesiąca i jest to ten sweterek, który kupiłam w Kiku, który jak widzicie teraz pasuje do moich włosów jak ulał i mogę się ubrać cała na różowo tak naprawdę. Ale przejdźmy do rzeczy, bardzo go lubiłam nosić w miesiącu styczniu, bardzo lubię w ogóle ten sweterek. Ja ogólnie go kupiłam tak naprawdę przez przypadek, miałam go nie wziąć, w końcu się wróciłam i wzięłam, jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Niestety już tych sweterków w Kiku nie widziałam, przynajmniej u mnie, szkoda, bo naprawdę świetnie się sprawdza, fajnie się pierze, nic się z nim tak naprawdę nie dzieje, także taki sweter. I oczywiście zapraszam Was na losowanie nagrody z koperty. I ja tutaj mam, zaraz sobie szybciutko wyciągniemy jedną osobę. I wygrała, o, Express Gear. Także gratuluję bardzo serdecznie, odezwij się kochana do mnie jak najszybciej na Instagramie albo mailowo. I przejdźmy może do następnych kopert, wylosujemy sobie może taką, o tą może.
I oczywiście, żeby wziąć udział w losowaniu tej koperty, musicie być moimi subskrybentami, dlatego że to jest rozdanie wyłącznie dla moich subskrybentów i chciałabym, żebyście oprócz biorę udział napisali też komentarz dotyczący filmiku, dlatego że niektóre osoby przyjdą, wpiszą tylko biorę udział i myślą, że to załatwia sprawę, ale nie tym razem, to jest po prostu, od tej chwili będą takie rozdania dotyczące filmiku, bo tak naprawdę to jest dla osób, które oglądają filmiki, a nie przychodzą tylko na rozdania. I tak, jeżeli macie ochotę wziąć udział, to biorę udział, łapeczka w górę, komentarz dotyczący filmiku i oczywiście musicie być moim subskrybentem. I ja, kochani, żegnam się z Wami i do zobaczenia wkrótce. Pa!